i sposób wymordowanych wielu naszych rodaków. Oni przelewali krew po to, byśmy mogli żyć w wolnej Polsce, byśmy mogli cieszyć się naszymi rodzinami, normalną pracą. Złoto ma do siebie, że bardzo często te korzenie, gdzie się zagłębiają, te opary się unoszą. I dlatego z jednej strony chcemy dzisiaj, tak jak to czynimy od wielu lat, modlić się zarówno za tych zmarłych, za tych, którzy zginęli, o dar nieba dla nich. Chcemy się modlić za tych, którzy dokonywali tych bestialskich czynów, aby dobry Bóg w swoim miłosierdziu przebaczył im grzechy, winy, zło, którego się dopuścili. A ta energia zła, która nieraz jeszcze gdzieś pokutuje w ludzkich sercach i umysłach, by nastąpiło tutaj przebaczenie, darowanie, pojednanie. Nie można ciągle bazować tylko na złu, które się dokonało, ale trzeba patrzeć w przyszłość, patrzeć na jutro i z przebaczeniem w sercu, ale z miłością na ustach i z miłością na dłoniach czynić dobro, sprawiać, by nasza polska ojczyzna stawała się coraz piękniejsza, by ludzkie serca tworzące tę wspólnotę ojczystego domu były ze sobą zjednoczone w trudzie budowy lepszego jutra. Witam Państwa serdecznie. Spotykamy się ponownie na uroczystości religijno-patriotycznej w tym miejscu na uroczysku Baran. Historia uroczyska Baran w dalszym ciągu jeszcze jest do końca nieodkryta. Tak jak powiedziałem w tamtym roku, dzięki moim staraniom, dzięki staraniom pana pułkownika Jerzego Kopecz, dotarliśmy, można powiedzieć, do celu. Dzięki przychylności władzom IPN w tym roku odbędą się tutaj prace poszukiwawczo-ekshumacyjne. Następne, które będą. Chcemy, żeby ta historia miała wreszcie swój kres, czyli swoją prawdziwą, żebyśmy mogli ujrzeć swoją prawdziwą tutaj historię na ziemi konklewnickiej. Zapraszamy wszystkich tutaj do uczestniczenia mszy świętej, która będzie odprawiona ku czci pomordowanych w tym miejscu. Następnie zapraszam wszystkich po apelu poległych, po złożeniu wiązanek. Zapraszam na pobliskiej strzelnicy na dalsze uczestności, które będą związane z tym dzisiejszym dniem. Na koncert orkiestry Wojska, orkiestry Siedlec, która w tym roku obchodziła 70-lecie. Również na koncert chóru, który tutaj będzie u nas dzisiaj, nam da koncert chóru z Miedrzeca. Jak i również na występy naszej młodzieży z Konkolewnicy, z gminy Konkolewnica. Jak i również na pyszną grochówkę i pozostałe niespodzianki. Serdecznie wszystkich zapraszam. Dziękuję tutaj za przybycie i proszę o dalsze prowadzenie tej uroczystości pana Pawła Komonia, który państwo, myślę, że zapozna z pozostałymi tutaj punktami, które będziemy dzisiaj świętowali. Opór niemieckiemu i sowieckiemu najeźdźcy. Przywołuję żołnierzy polskich walczących na wszystkich frontach II wojny światowej, którzy do końca pozostali wierni żołnierskiej przysiędze. Stańcie do apelu! Wzywam do nas żołnierzy powrześniowych oddziałów partyzanckich. Przywołuję żołnierzy i członków Służby Zwycięstwa Polski, pierwszej konspiracyjnej organizacji zbrojnej Polskiego Państwa Podziemnego, a także Związku Walki Zbrojnej, Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich oraz innych polskich organizacji niepodległościowych. Do was wołam, dowódcy Polskiego Państwa Podziemnego, generałowie Władysławie Sikorski, Michale Karaszewicu-Tokarzewski, Kazimierzu Sostkowski, Stefanie Rowecki, pseudonim Grot, Tadeuszu Komorowski,
pseudonim Bur, Leopoldzie Okulicki, pseudonim Niedźwiadek i Auguście Emilu Fildorfie, pseudonim Nim. Stańcie do apelu! Przywołuję do nas żołnierzy struktur Związku Odwetu, Wachlarza, Kedywu i oddziałów partyzanckich oraz żołnierzy druhów z Szarych Szeregów. Wołam prowadzących działalność dywersyjną w fabrykach i na kolei, powstańców warszawskich i cywilnych mieszkańców walczącej stolicy oraz bohaterów operacji Burza. Stańcie do apelu! Chwała bohaterów! Wzywam do nas wszystkich zamęczonych w niemieckich nazistowskich obozach koncentracyjnych w Auschwitz-Birkenau, Majdanku, Rosenburgu oraz innych miejscach kaźni. Przywołuję więźniów torturowanych i zamordowanych w katowni Gestapo w Radzyniu Podlaskim, która w okresie późniejszym była także aresztem Urzędu Bezpieczeństwa. Stańcie do apelu! Zbliżajmy śmierć obywateli! Wołam rodaków zmarłych z pracy ponad siły, głodu, mrozu i chorób, zamordowanych na ulicach gett podczas pacyfikacji wsi i miast oraz ofiary akcji przesiedleńczych i wywiezionych na przymusowe roboty do III Rzeszy. Wzywam do nas mieszkańców Zosinowa, Lipniak i innych wsi spacyfikowanych przez Niemców. Stańcie do apelu! Cześć ich pamięci! Przywołuję ofiary zbrodni sowieckiego reżimu, więźniów łagrów i katowni NKWD oraz ofiary zsyłek do Kazachstanu i Syberii. Wołam żołnierzy Wojska Polskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza, funkcjonariuszy Policji Państwowej i innych organów państwa polskiego, którzy zostali zamordowani i spoczęli na polskich cmentarzach wojennych w Katyniu, Charkowie, Miednoje i Bykowni oraz wielu innych nieznanych dotąd miejscach. Stańcie do apelu! Zginęli śmierć obywatelską! Wzywam wszystkich żołnierzy drugiej konspiracji, którzy do końca pozostali wierni złożonej przysiędze i polskiemu rządowi na uchodźstwie. Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, Ruchu Oporu Armii Krajowej, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, Konspiracyjnego Wojska Polskiego oraz innych formacji powojennego podziemia niepodległościowego, którzy stanęli do walki z systemem komunistycznym. Stańcie do apelu! Cześć ich pamięci! Wołam niezłomnych żołnierzy powojennego podziemia antykomunistycznego oraz wszystkich rodaków poległych w walce, skazanych w pokazowych procesach, więzionych i torturowanych w kazamatach Urzędu Bezpieczeństwa oraz zamordowanych przez oprawców z NKWD w stalinowskich katowniach i łagrach za to, że byli Polakami i nigdy nie wyrzekli się swojej ojczyzny. Stańcie do apelu! Zginęli śmierć obywatelską! Wołam żołnierzy Polski walczącej i powojennego podziemia niepodległościowego oraz mieszkańców ziemi kąkolewnickiej, którzy nie ugięli się pod jarzmem okupantów, lecz z honorem stanęli do walki przeciwko zniewoleniu Rzeczypospolitej. Wzywam ofiary zbrodni dokonanej przez oprawców z NKWD na naszych rodakach na uroczysku Baran w pobliżu Kąkolewnicy. Stańcie do apelu! Chwała bohaterom! Do was zwracam się potomni. Nie zapomnijcie bohaterskich rodaków, którzy do końca pozostali wierni ojczyźnie. Niech ich postacie i czyny będą dla nas współczesnych i przyszłych pokoleń Polaków wzorem cnót obywatelskich i najwyższego umiłowania Rzeczypospolitej. Chwała bohaterom! Cześć ich pamięci!
wzywam szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generała Franciszka Gongora, dowódcę Sił Powietrznych, generała pilota Andrzeja Błasika, dowódcę operacyjnego Sił Zbrojnych, generała Bronisława Kwiatkowskiego, dowódcę marynarki wojennej, admirała floty Andrzeja Karwetę, dowódcę wojsk lądowych, generała broni Tadeusza Buka, dowódcę wojsk specjalnych, generała broni Włodzimierza Potasińskiego oraz dowódcę garnizonu Warszawa, generała dywizji Kazimierza Gilarskiego. Stańcie do apelu! Cześć i pamięć! Przywołuję biskupa polowego Wojska Polskiego, generała broni Tadeusza Płoskiego, prawosławnego ordynariusza Wojska Polskiego, arcybiskupa generała dywizji Mirona Chodakowskiego oraz pełniącego obowiązki naczelnego kapelana ewangelickiego Wojska Polskiego, księdza generała brygady Adama Pilcha. Stańcie do apelu! Cześć i pamięć! Wołam wszystkich, którzy w tragiczny poranek 10 kwietnia 2010 roku polegli w katastrofie lotniczej podsmoleńskiej, w drodze na obchody rocznicy zbrodni katyńskiej. Wiernie pracowaliście dla Polski i polegliście, wypełniając patriotyczny obowiązek. Pamięć o waszej służbie dla ojczyzny i tragicznej śmierci pozostanie na zawsze w sercach rodaków. Stańcie do apelu! Cześć i pamięć! Salwa honorowa. Kompania honorowa. Masz nas? Drugi szereg. Do tył. Masz. Na pas. Broń. Do salwy honorowej. Trzymaj. Ładuj. Salwą. Pas. Ładuj! Salwą! Pas! Ładuj! Salwą! Pas! Zabezpiecz! Broń! Na pas! Broń! Przez pierś! Broń! Drugi szereg. Krok na wprost. Marsz! Na prawo. Patrz! Szanowni Państwo, za chwilę odbędzie składanie wieńców pod pomnikiem.